Hej Siri, powiedz mi proszę, kiedy w końcu zaczniesz mówić po polsku? Sorry, I'm still not sure about that. No właśnie, z tym jest największy problem. Siri dalej nie wie, kiedy będzie po polsku i w zasadzie nikt tego nie wie. Ale właśnie w ostatnich dniach, a w zasadzie w ostatnich godzinach nawet, w internecie wybuchła dość duża burza odnośnie tego, że Siri będzie w tym roku po polsku. Ale niestety nie, nikt tak naprawdę nie wie, czy ta Siri będzie w końcu po 9 latach w Polsce, czy też nie będzie. Cała ta afera, cały ten szum medialny i dziesiątki waszych pytań, które dostałem właśnie przez te ostatnie godziny odnośnie tego, czy ja coś wiem, czy będzie ta Siri po polsku, czy też nie będzie, odnosi się do tego, że Apple rozpoczęło kilka dni temu poszukiwanie w Warszawie pracownika, jednego z inżynierów, do zespołu pracującego nad Siri. Ta właśnie jedna rzecz wystarczyła do tego, aby media zaczęły pisać o całej tej sprawie. No ale powiem wam jasno, mi się niestety nie chce w to wierzyć. Być może ktoś powie, ale to nie jest kwestia wiary. Fakt, to nie jest kwestia wiary. Bardziej to jest kwestia tego, że chciałbym używać wreszcie tej asystentki po polsku, bo byłoby to bardziej po prostu wygodne. Natomiast prawda jest taka, że ani ja, ani inne portale, tak przynajmniej zakładam, nie mają żadnego kontaktu z osobą czy z zespołem odpowiedzialnym właśnie w Apple za wprowadzenie tej Siri w innych językach. Także budowanie tej narracji na całym tym ogłoszeniu jest dosyć dziwne, ale z drugiej strony, no, ten temat jest dość klikalny, jak zauważycie. Bo sam uczciwie wam przyznam, że śledzę dość mocno ten temat. Pierwszy film nagrałem na ten kanał odnośnie Siri po polsku już kilka lat temu, nawet nie pamiętam, w którym roku to było. No i widzicie, jak jest te Siri po polsku. Powiem wam szczerze, że ja odpuściłem już te spekulacje na temat Siri po polsku jakiś czas temu i polecam wam to samo. Nie ma najmniejszego znaczenia z tego, co zauważyłem, czy ktoś znajdzie jakiś fragment kodu po polsku z jakimiś komendami w nowej wersji iOS-a, czy Apple zacznie rozglądać się za jakimś pracownikiem do zespołu Siri. To tak naprawdę nic nie powoduje. Jak widzicie, lata lecą, a Siri dalej nie ma. A nie ma jej w zasadzie z jednego prostego powodu. Apple patrzy bardzo mocno na pieniądze, na to, jakie kraje generują, jakie wpływy do ich budżetu całego. Jeśli się zagłębimy w takie relacje na poziomie Apple a Polska, to możecie zauważyć, a raczej niektóre media w Polsce zauważyły i chyba mogę to określić, że podniecały się nawet tą sytuacją. Na ostatniej finansowej konferencji Apple, gdzie Apple prezentowało w zasadzie wyniki dla akcjonariuszy tej firmy, wspomniało o Polsce 3 razy, że wymienili słowo Polska 3 razy. 3 razy. I tym właśnie 3 słowom były poświęcone całe artykuły. Natomiast mówiąc na poważnie, Apple mówi tylko w kontekście naszego kraju o na przykład dobrych wynikach sprzedaży jakiegoś iPada albo na przykład o używaniu Apple Pay w naszym kraju, gdzie jest bardzo duży ten współczynnik ze względu na to, że Polska, jak może wiecie, w skali Europy czy nawet świata bardzo przoduje w tym, że używamy kart kredytowych, używamy w ogóle kart płatniczych, jesteśmy tak mocno zdigitalizowani na tej przestrzeni takich płatności. Także też z tego powodu mieliśmy szybciej Apple Pay w Polsce niż na przykład Niemcy u siebie. Normalnie, gdy Apple wprowadza jakiś produkt na rynek, Niemcy są zawsze przed Polską. Premiera iPhone zawsze jest w Niemczech, tak samo jak w Stanach Zjednoczonych. My musimy na to czekać. Tak samo jest ze sklepami Apple Store. W Polsce nie ma ani jednego, w Niemczech obecnie jest 12, jeśli dobrze pamiętam. I nie zostawiając już te użycie słowa Polska w jakichś konferencjach czy prezentacjach, jeśli chodzi o Apple, chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do tego Siri. To, że Apple poszukuje senior, data, platform i tak dalej, po prostu poszukują konkretnego inżyniera na jakieś konkretne stanowisko w Warszawie, nie oznacza, że on będzie pracował nad samą Siri. Generalnie, jak sobie prześledzicie rynek IT w Polsce, to zauważycie, że wiele gigantów, gigantycznych korporacji z całego świata inwestuje po prostu w naszym kraju w oddziały Research and Development, popularne R&D. Między innymi jest to Samsung, między innymi jest to IBM, który ma oddział duży w Katowicach. Nic dziwnego nie ma w tym, że takie firmy chcą wykorzystywać potencjał ludzki, jaki jest po prostu w Polakach i tą dziedzinę IT po prostu, no bo do tego można dodać różnicę w wynagrodzeniach między Europą Zachodnią czy Stanami, jeśli chodzi o takich specjalistów, a właśnie naszym krajem. Mówiąc krótko, takie inwestycje po prostu się opłacają, dlatego mnie nie dziwi to, że Apple poszukuje takiego pracownika i tutaj jeszcze nie porusza w ogóle tematu, jakimi językami musi posługiwać taki pracownik, a z tego, co mi się wydaje, no jednak taki pracownik powinien umieć chociażby perfekcyjnie angielski czy polski. Także patrząc z mojego kilkuletniego doświadczenia i siedzenia w tym temacie, mogę wam powiedzieć, że jak Apple będzie chciało, a raczej będzie im się to po prostu opłacało, to wprowadzi Siri po polsku i takiej decyzji na pewno nie przyspieszy fakt tego, że jeden człowiek został zatrudniony. Bo do takiej konkluzji w zasadzie można by dojść po przeczytaniu niektórych artykułów. W komentarzach raczej nie będę was prosił o napisanie, czy chcielibyście Siri po polsku, no bo ja też bym chciał, każdy by chciał, aby używać po prostu swojego iPhone'a z asystentką w rodzimym języku. Natomiast te chęci, jak powtarzam, nie mają kompletnie znaczenia dla Apple. Tyle ode mnie z tego bonusowego materiału, nietypowo dzisiaj. Widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia. Cześć!